Dobra, moi drodzy, kończymy przerwę i jedziemy dalej z koksem. Kurde, idzie dobrze. Nie musiałem wczytywać save'a. I tylko straciliśmy jednego człowieka. Dagot Knur! To z tego, z Elder Scrolls. Wielkie dzięki za suba. Witam na pokładzie także. Okej. Okay. Czyli tak, wpadł nam w ręce tasak wojskowy, który dajemy Czokieto. Tak, to będzie broń, która będzie powodowała spore krwawienia. Niezbyt dobra na opancerzonych przeciwników, ale na lżej opancerzonych albo potwory w sam raz. I Czokieto będziemy, tak już niebawem damy mu specjalizację. Tak więc tak, na wypadek gdybym zapomniał, to dajemy mu ten wojskowy tasak już teraz. I zaatakujemy tą grupkę 8 bandytów, którzy uciekają na samą wieść. Tak, widok tego sztandaru z czarnym krukiem jest już znajomy w tych stronach, bo jesteśmy technicznie sławni. Uciekają w popłochu przed Rocketem i jego ludźmi, ale ich dorwaliśmy. Okej, tylko tu jest kilku elitarnych przeciwników, m.in. ten szermierz. Czyli tu liczymy też troszkę na bohatero i jego sieci. Czy robić manewr Rocketem agresywny, tak jak wtedy? Chyba tak. Ale tu... O kurde. Mały Sam. Chyba też ma Zweihändera. Nie, to jest coś innego, ale... Estok. Czyli skuteczny przeciwko pancerzom, podejrzewam, do pchnięć też. No to może być ciekawe wyzwanie. Kilku elitarnych bandytów tutaj. Discovery.pl. Dzięki także za suba przez Twitch Prime. Także witamy na pokładzie. Okej, zobaczmy go. No, zobaczymy. Okej, bohatero, przygotuj już sieć. Ale na razie czekaj, bo będziemy chcieli ją zarzucić na Swordmastera. Dużo większy zasięg rzucenia sieci, bardzo duży. To może być użyteczne. Okej, teraz tak, złowroga pralka, strzelamy w niego na pewno. 36% szans, tu 59. Chyba spróbuję dwa razy po 36. Co może było błędem. Okej, niech tu się ustawią ładnie do ataku obszarowego. Okej, dobra, jego tak trzeba będzie zasieciować. Czokieto, nie wiem, czy da radę z nim. Znaczy, na pewno nie da rady. Dobra, to mówię też ten krok naprzód, pchnięcie. Solski też krok naprzód. Świetnie, dobre uderzenie. W nos. Teraz tak, czy celujemy w ten mistrz łucznik też może być niebezpieczny. Ale bardziej się jego obawiam. Okej, niestety pudło. Dobra, noga tu. Czokieto, na razie czekaj. Pelnation na pewno zająć się tymi dwoma przeciwnikami. Rocket, w tej turze nie zaatakujesz, ale to nie szkodzi, bo masz wysoką inicjatywę i powinieneś zacząć kolejną. Okej, ona też ma długi topór i zarzucamy sieć na tego. Przygotuję jeszcze jedną sieć na wypadek, gdyby on zerwał tą szybko. I mower, dawaj tu, scepa go. O, wow, potężnie go uderzył, aż panika pojawiła się w szeregach wroga. Okej, czy Czokieta powinien... czy się zbliżać tu, cholera? Mam obawy. Nie. Stój tu i broń się. Na razie. Okej, ten jest dobry, tak, ten mistrz łucznik jest, kurde, ten dobry. Uderzenie z nad głowy. Okej, mają dobre pancerze teraz ci... bandyci, okej. Uniki, ten z Ostokiem jest najbardziej niebezpieczny tutaj. Ten może próbować wyplątać towarzysza. Teraz, okej, na bank chcemy strzelać do tego szermierza. Kurde, pudło niestety. Bohatero, czekaj. Czy będę miał większe szanse na trafienie, jak on jest zaplątany? O tak, 44.
ale niestety się nie udaje. Dobra, Solski, migruj powoli na północ, żeby atakować też jego, a na razie jedno uderzenie w nią. O, potężne uderzenie. Noga naprzód z Polhamera Szermierza. Okej, nie trafi. O, dobrze. Złamane żebra będzie mniej skuteczny. Zaryzykuję Czukieto i pójdę naprzód. 25% szans. Pozbądź się może tego, bo on może próbować wyplątać go. I jest krwawienie, tak, to jest plus tasaków oczywiście. Okej, panika w szeregach wroga rośnie. Ten się nie wyplątał doskonale. Bohater na razie czekaj, trzymaj tą sieć w rezerwie. Okej, wyplątał się, ale nie będzie miał punktów akcji w tej turze, żeby zaatakować. Ten jest strasznie upierdliwy. Kolejne uderzenie z nadgłowy. Uuu, panika, w tym lider, mały sam. Także panikuje. Okej, nikogo nie udało się zabić, ale to był bardzo potężny atak. Okej, ona kontratakuje, ale to nic nie daje. W głowę, bo ona nie ma żadnego hełmu. Świetnie. A, teraz nie mogę tutaj atakować. Czyli dawaj dwa kroki naprzód, złowroga pralka i szybki strzał. Dobrze. 28% szans. Okej, chcemy zanim on... Okej, przed jego turą chcemy go atakować. Ma dużo zmęczenia też nagromadzone, czyli być może nie będzie miał dwóch ataków, co by było idealne. Solski... Dawaj tu. Noga, uderzenie 24% tylko na trafienie niestety. Okej, Czukieto, dobra, musisz spróbować go zabić, ale niestety nie trafiasz, bardzo zwinny. Oczywiście przeciwnik. Okej, dawaj tutaj tak, żeby oni nie uciekli. Okej, był zmęczony i miał tylko na jeden atak, czyli spoko. Okej, masakrujemy ich tutaj, kiedy próbowali uciekać. Kolejna sieć. I wyjmij lewie z powrotem. O, i to jest plus, tak, on może to robić bardzo małym kosztem punktów akcji. O kurde! Tego się nie spodziewałem. O cholera, nie chcemy Solskiego stracić. Rocket, dawaj tu i rotację. Kurde, tego się nie spodziewałem, że ten łucznik taki będzie groźny. I świetnie, Szermierz rozstrzelany, doskonale. Okej, czyli zostaje tylko ten łucznik. Czy Solski się zemści? No, całkiem. I Rocket powinien go dobić, tak. Okej, kolejna wygrana. Solski tutaj, najbardziej poszkodowany, ale... Mamy doświadczenie, mamy troszkę łupów. Okej, to po zdemontowaniu będzie tutaj na pewno coś do użycia. Tylko ja będę robił to poza anteną, bo to za długo trwa. I jakoś strasznie nie poprawi opancerzenia naszych ludzi. Czyli tak, ja to zrobię poza anteną, nie będę tego sprzedawał. O, i wojenny łuk, już tak, kupiliśmy go niestety, ale jest. Estok też, okej. Dobra. Okej, trzeba opatrzyć rany przede wszystkim. I dajmy nieco rzeczy do zdemontowania, bo mamy mało... Tak, mamy mało narzędzi. Czyli dawaj to, to jeden z tych hełmów. Daj tą tarczę, daj to. Daj to, i to, i to. Zwłaszcza te tańsze rzeczy. Okej, tego... Okej, to nie jest rewelacyjne. To chyba też. To chyba też i to, i to, i to. Tak, narzędzi potrzebujemy w tej chwili. Okej, to na pewno wolałbym sprzedać. Być może jest argument za tym, że nawet warto to naprawić przed sprzedażą, ale... dobra.
O! Bohatero tutaj. Okej. Z własnej inicjatywy przygotował nam sieci. A i właśnie, a propos, możemy chyba wytworzyć te ulepszone w sumie. Zobaczmy crafting. Tak, dawaj. Okej, mogę dwie. Dwie mogę utworzyć, czyli trzech, nie? Ale okej, niech to będzie zaprogramowane. I w sumie to chyba też pomoże z naszą ambicją, ile się nie mylę. Pytanie, czy jeszcze coś chcemy zrobić? Wytwórz jeden pancerz dla psa. I wytwórz jeszcze jeden... Albo nie, tego na razie nie. Aha, i nikt nie kraftuje. Okej, dajmy to już do craftingu. A, nie mam nikogo, kto miał crafting? Dobra, dajmy ciebie. Okej, sieć zrobiona jedna. Jedna rana opatrzona. Odzyskujemy nieco narzędzi, które są natychmiast konsumowane na naprawy oczywiście. Dobra, wytłoczę do końca te przedmioty wszystkie. I ruszamy dalej. Okej, świetnie, doszło nieco przedmiotów. I to się nie liczy, czyli musimy kupić u wypychacza zwierząt rzeczy. Okej, Erlachwald, tu zawsze były tanie tkaniny, które kupujemy oczywiście. Dajmy też oczywiście bohatero te wzmocnione sieci. A, być może warto zapolować też na webknechty właśnie. Chociaż nie, mam jeszcze tutaj tych nici. Okej, namiotu tu nie ma. W jakiej cenie są narzędzia? To jest atrakcyjna cena. Kupię sporo narzędzi. Populator, dzięki za przedłużenie suba, także 13 miesięcy. Wielkie dzięki. Teraz tak, czy kupować psy? Bo jakoś radzimy sobie bez nich. Ale wiecie co? O, właśnie. Okej, zrobimy eksperyment. Zobaczymy, czy możemy rozmnażać psy. Czyli tak, dajemy atomowemu kasztanowi hodowcy psów. Dajmy mu morale, dajmy mu atak i obronę dystansową. I zobaczymy, czy to działa. Czyli tak, żeby rozmnożyć psy, muszę mieć dwa takie same psy. Ale tak, że wyglądają identycznie. Zobaczmy na przykładzie wilków. Kupmy dwa wilki. Chodźmy do obozu. Okej, nie ma takiej opcji. Okej, wilków może nie można. Kupmy dwa identyczne psy jakieś. Czyli takie same, ten i ten. Okej, nie działa to. Czy jeszcze czegoś potrzebuję? Mięsa może? Tylko tu nie ma. Okej, może muszę kupić jakieś mięso czy coś. Zobaczymy. Dobra, zobaczymy. Będziemy eksperymentować z tym. Okej, mamy też miejsce na rekruta. Zobaczmy, kogo mamy tutaj. Okej, nowy deserter. Na drugim poziomie od razu. Zobaczmy, jakie ma gwiazdki i cechy. Okej, niezręczny, ale silny. Dużo maksymalnego zmęczenia. On byłby dobrym kosznikiem, ma jedną gwiazdkę tu. Czy warto wydawać 910? Czy warto wydawać 910, żeby go sprawdzić? Morale, atak, obrona. Okej, zaryzykujmy. Bo chciałbym kusznika. A, on ma wysoki atak, a nie... Atak dystansowy.
fatalne morale. Okej, okay, to był spory wydatek, ale dobra, trudno się mówi. Sześciu nomadów? Co my tu mamy? Kilku liderów i jeden tancerz ostrza. Jesteśmy cały czas chyba troszkę poobijani. Solski jest troszkę poobijany. Ale pancerze naprawione? Wiecie co? Dawać, kurde. Uciekają przede mną. Okej, okay, czy będę walczył też z bandytami? Nie. Okej, okay, czyli ten tancerz ostrza to jest coś jak szermierz. Z nim trzeba będzie uważać. Dawaj Rocket, odważnie zajmij tą pozycję. To wygląda troszkę paskudnie. Sanio Wygnaniec. Z wielkim jakimś tu tasako szablą. A także Sadik. Pozłacany. Kolejny lider. Ale okej, okay, tu mamy trzech bardzo elitarnych przeciwników. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Bohatero, przygotuj sieć. I czekaj na razie. Strzał z przebiciem. Tu. I szybki strzał. Jeszcze raz tego. O, okej, okay, tu też może być. A, skubani trzymają dystans. Okej, okay, ten będzie tutaj zmasakrowany za chwilę. Z procy w tancerza ostrza. Czy w tych liderów. Spróbuj w lidera. Okej, okay, bardzo dobrze. Okej, okay, możesz krok naprzód dać. Czokieto z tasakiem bojowym. Świetnie, jest krwawienie, doskonale. Pelnation, dawaj tu, pchnięcie. Solski naprzód. O kurde, też... on ma większy zasięg chyba. Dobra, bohatero, liczymy na ciebie. To jest twoja tak. Główna rzecz, którą robisz, to zarzucanie tych sieci. Przygotuj kolejną sieć. Okej, okay, ten panikuje. O kurde, ups. Houston, mamy problem. Okej, bo teraz rzuć sieć w niego. I właśnie pytanie, czy jest... Łatwiej będzie mu odskoczyć od wroga. Zaryzykujmy. Nie. Krwawi. Czy zejść z tej pozycji, żeby pomóc tam? Nie. Dobra, zabij go. I dawaj tu. Solo z tym liderem. Żeby tu się sytuacja nie pogorszyła. Okej, dobre pchnięcie. Musimy szybko go wyeliminować, inaczej bohatera tracimy. Okej, tu będę w zasięgu jego niestety. Dobra, dobij go. Może... Spróbuj tego procarza wyeliminować. 57% szans, spróbujmy. Świetnie, dobrze. Tancerz ostrza delikatnie obrywa. Noga z Polhamera. Świetnie. Pęknięte żebra. Lider powinien być mniej niebezpieczny. Pelnation. Okej, okay, ty możesz zająć tą pozycję, tu aż tak się bardzo nie obawiam. Troszkę zdemoralizowany, jego pewność siebie topnieje. I krwawienie! O, sam Stasaka oberwał od naszego rzeźnika. Czokieto? Podwójnie! Chyba się wykrwawi, chyba nawet tak, nie dożyje kolejnej tury, czyli spoko. Solski, dobra, tak, zajmij tą pozycję. Czy się uwolni, to jest... Okej, okay, postanowiłem. O kurde, skubany, on jest niebezpieczny. Dobra, czyli użył adrenaliny i się wyplątał. Jest kurde na wzgórku, cholera, to jest... Okej, okay, paskudne. 19% szans, okej, okay, spróbujmy.
Okej, jest jedno trafienie, dobrze, jest dość mocno ranny. Bohatero, jak mocno krwawisz? Okej, stracisz tylko 10 hit pointsów, czyli spoko. Okej, zabity. Tak, to wciąż to jest problem, zwłaszcza na tej pozycji, na której jest. Czyli... Noga, dawaj tu w kolejnej turze zrobić krok naprzód, tak żeby zaatakować. Na razie nie masz co się zbliżać. O, doskonale! Bartek Władek na pomoc. Pearl Nation czuje, on jest na tyle opancerzony, że... Okej, dobra. Wygrywamy. Dobra, spróbujmy ich tu całkowicie wyeliminować. Świetnie. Mandarzuj gościa? Nie, on już przestał krwawić. Tam była tylko jedna tura. Okej. No i nieco zdobycznych łupów. Czy zdobyliśmy jeden z tych tasaków? To jest pytanie. Nie. Tak, jeden z tych dwuręcznych tasaków, którzy mieli liderzy, mogliśmy zdobyć teoretycznie. No dobra. Okej, tego nie atakujemy, bo jesteśmy troszkę... Tak, troszkę osłabieni, troszkę podniszczone pancerze. Czy jesteś ranny? Nie, okej. Okay. Dobra, nikt nie ma doświadczenia na razie, dobra. Ers grube. Czy jest namiot? Nie. Na dole nie. Dobra, sprzedamy nieco. Szkoda, że tu nie pokazuje rzeczy, które są przeznaczone do rozbiórki cały czas. No dobra, tu część chyba zdobyłem nowych. Estok zostawmy, ten łuk może też. No potem. Te rzeczy możemy sprzedać. A, czy będę chciał komuś ubrać tą maskę, taką stepową? To może być nawet ciekawe, może zostawię to. Ten szaszmir i saif sprzedam, tą tarczę też, okej. Okay. Finansowo sytuacja dobrze, dokupić troszkę jedzenia, które tu jest, bardzo tanie. Kupmy troszkę więcej. I kupmy to świeże mięso i zobaczmy, czy możemy rozmnożyć psy. Nie, kurde, ktoś mi pisał tak kiedyś. Czyli zmarnowałem perka. No dobra, trudno się mówi. Nasze psy nam tunikę znalazły. Okej. Okay. A co jest napisane w opisie perka? Zobaczmy. Wiedza, jak, co jest potrzebne, żeby... Otwiera recepturę w namiocik. A, potrzebuje chyba namiotu do craftingu. Czyli też chyba potrzebuje ulepszenia. Chyba. Craft not upgraded. Crafting tent can't be upgraded. Czyli to jest już namiot. Okej, okay, czyli wszystko powinno być. Powinienem mieć tu recepturę. Rozmnożenie psów, ale nie ma. On musi craftować? Dobra, dajmy go do craftingu. Nie. Okej, zdążyliśmy jeszcze do Taubenmus. Okej, chcemy tą ambicję zrealizować, tylko... Nie chcę za dużo wydawać. Zróbmy sobie jedno antidotum, może się przyda kiedyś. I w sumie czemu nie, mikstura siły woli. Tak, gdybyśmy walczyli z czymś, co ma jakieś dziwne moce, to może się przydać. Czy chcę robić te torby podróżne? Tu płacę tylko tym. Zróbmy, kosztuje tylko 100, zmarnuję tkaniny, ale bliżej realizacji ambicji.
Okej, okay, jakich mamy rekrutów tu? Trwali. Mamy już jednego, czyli nie bierzemy nikogo. I zrealizujmy to zadanie, dawaj do Whitehoff. A, tylko jeszcze jeden przedmiot potrzebuje i ambicja będzie zrobiona. Wyruszmy już na północ na wojnę możnych. Nie wydaje mi się, żebyśmy byli gotowi na wojnę możnych. Okej, okay. Kolejne zadanie zrealizowane. Chyba weźmiemy tu jakieś misje. Okej, okay, mamy tu jednego kłusownika. Tanie drewno, okej, okay. Okej, okay, kupimy to. Uj, przyprawy. Ale najpierw zrobimy questa, żeby cena była jeszcze lepsza. Cena i handel potem, żeby był jeszcze bardziej korzystny. O, odzyskanie przedmiotu może z trzema gwiazdkami. To brzmi zachęcająco. 2500, dawaj. Szmaragd chaosu musimy odzyskać. I są złodzieje. Nie chcę walczyć w lesie chyba. Co tu jest? Lider. Kilku weteranów. Okej, to powinno być easy peasy. Dużo ich będzie, ale... O, niektórzy mają dobre pancerze. Tu widzę. Napierśnik płytowy. Volkfin bez szyi. Znowu jakiś... Okej, teraz plan jest taki, żeby towarzysze zabili te psy i roketa, żebyśmy puścili wir walki. Torbę daj komuś, nie potrzebuje slotu. A tak, zwolni troszkę miejsc, to prawda. Mhm. Mają kilku koszników, co może być niebezpieczne teoretycznie. Czyli tak, złowroga pralka, skupmy się na kusznikach. Okej, okay, dobre trafienie. Tego. Doskonale. Okej, okay, czyli zajmujmy jakieś dobre pozycje. Noga mi się wydaje tutaj. Zmiażdż tego. Czukie to może zająć tą pozycję. Świetnie, dobre cięcie. Pelnation stanie gdzieś tu. Solski naprzód i niego. Okej, okay, Rocket w tej turze nie zaatakuje, ale to nie szkodzi, dajmy go tu. Adrenaliny chyba nie warto, wydaje mi się, że ma i tak najwyższą inicjatywę. Bohatero zajmij tą pozycję. Dobre uderzenie. Okej, okay, ten ciska toporkami. Po łuku. O, jest! Longinus! Trzy łby! I naprzód, tak żeby naprzeciw tego lidera solo zrobić. Okej, okay, strzały z przebiciem. Tu się obawiam, że tak, nie pokazuje, ale chyba w roketa może trafić. Spróbujmy czegoś takiego. O, może być. I jeden szybki strzał. O, bohatero nawet sobie radzi z tym jego kiepskim atakiem. Okej, okay, Rocket robi dobre uniki. Świetnie, zmiażdżony. Kolejny zmiażdżony. Okej, okay, dobra. Tak, masakrujemy ich.
Tak, czyli odbiliśmy się od dna, bo takie, tak. Bandyci nagle zaczęli tak wyglądać około dnia setnego, wtedy kiedyś moje morale spadło. A teraz, no sami widzicie, co z nimi robimy. No, zniszczono tarczą. O, jednak ten ma wyższą inicjatywę, ale to nie szkodzi. Okej, okay, kolejne cięcie po łuku. Okej, okay, tym razem nie udało się nikogo zabić, niestety. Sztyletowanie tego bossa? Nie. Ten napierśnik nie da... Znaczy, napierśnik dałby może 5% lepszy pancerz Rocketowi. Tak, to nie będzie jakiś taki masywny skok. Więc jakby był, to spoko, a jak nie, to... nie szkodzi. Okej, w głowę. Tak, Mover ma teraz bonusy do trafień w głowę oczywiście, ale... wciąż poszukujemy dla niego tego lepszego cepa. Okej. Okay. No, tego. O kurde, atomowy kasztan zagrożony. I Czokieto też trochę. Nie ma tarczy. O kurde, ten jest ciężko opancerzony weteran. Okej, okay, Rocket. Kolejne, tak, cięcie po obrocie. Dobrze, troszkę ich demoralizuje. Okej, okay. Chyba nic nie grozi atomowemu kasztanowi. A, Czokieto ciężko opancerzony. O, ale tak, aż za ciężko i troszkę nie ma kondycji. Dobra, kolejne cięcie po łuku. I tym razem jest zabity, kolejne cięcie po łuku i jest kolejny zabity i Volkvin bez szyi panikuje. Okej, okay, ten kusznik się wycofa. No, jest szansa na napiecznik w sumie, jeżeli tylko w głowę go trafimy. Czyli ja po zabicie go pozostawię chyba Moverowi. Okej, okay, w głowę. Ej, co się stało? Czy przyłączyłem jego turę przypadkiem? To troszkę bardziej się uszkodził. Dobra, zabić go. A, to było chyba w głowę.
Rocket zdobywa 11 poziom chyba. Ja chyba nigdy grając w Battle Brothers nie zdobyłem nikim poziomu 11. Pierwszy raz. Okej, okay. To jest... Okej. Okay. Może być przydatny pancerz. I mamy napierśnik. Mamy... O, to nawet nie jest napierśnik, to jest full coat of plate armor. O, to jest dobry pancerz chyba. Okej. Okay. Dobre łupy. Okej, okay. Szmaragd chaosu odzyskany i zobaczmy doświadczenie, bo kilku naszych ludzi uzyskało kolejne poziomy. Czokieto przede wszystkim, okej. Okay. U niego specjalizacja w tasakach, czyli będą budowały mniej zmęczenia i każde krwawienie, długość jest podwojona. Nie. Obrażenia są podwojone z 10 na turę do 20 na turę. Czyli to jest niezłe. Frodo z lasu, o cholera, wielkie dzięki za kolejnych 5 podarowanych subów, to już 15. Który otrzymuje Wesoły Kasper, Mateusz Ankylo, Sajuks, Hifuminek, Naurs i Adam. Podziękujcie Frodo z lasu. Wielkie dzięki. Okej, okay, reszta co do Czukieto, atak, obrona, maksymalne zmęczenie. Rocket! Nawet inny kolor jest. Czy ma perka do wyboru cały czas? Tak. Okej, okay, jakiego perka mu dać? Bo w Legends chyba można potem dawać perki, ale tylko co dwa poziomy. A postaci wspierające zyskują perka co 4 poziomy? Co to znaczy postaci wspierające? Te, które mają to Peaceful? Okej, okay, co ja bym chciał dać z tego, co tu jest do wyboru? Czy, że nienawidzi jakichś wrogów, czy może Gifted? Ewentualnie to. Gdyby był otoczony i w opałach, to 50% redukcji obrażeń i odporność na jakieś specjalne efekty. Okej, okay, ja mu to dam. Ja mu to dam. Bo będę nim ryzykował, będę go rzucał w wir walki, czyli chyba warto. Atak. Obrona, maksymalne zmęczenie. Dalej, Solski, Dwal, ma kolejny poziom, tylko Solski niestety też nie ma Battleforged. Czyli ja też będę chciał chyba tutaj wejść. Właśnie pytanie, czy on ma w ogóle... Okej, okay, nie ma broni, nie ma Battleforged, ale ma dobrą kondycję, że nawet tak, bez tych cech jest w stanie nosić tą zbroję. Czyli co ja bym chciał mu dać teraz? Efekty obszarowe potężniejsze. Ten topór tego nie ma, ale moglibyśmy mu inny kupić. Weźmy to. Pewny podbój. Czyli jeżeli będzie pewny siebie, będzie miał to wysokie morale, to będzie miał 10% do ataku i obrony. Tak, ten bonus się zredukuje, jeżeli będzie spadnie jego morale. Bo nie wiem, czy dawać mu Nimble. Chyba nie ma sensu, jeżeli go ubieram w ciężką zbroję, nie? Tak, na pewno nie warto dawać mu Nimble. Tak, nie ma też tych perków na... Tak, nie ma w ogóle perków na ani na średnią zbroję, ani na... On ma... Okej, on ma perki, że jest małym celem. Tak, ale ja go zostawię w ciężkiej zbroi, tak czy inaczej. Dobra, nie widzę żadnych... Executioner? Teoretycznie. Okej, okay, roleplayowo, bo walczy toporem. Tak, bo z punktu widzenia buildu to nie jest być może optymalne, ale dobra, niech będzie. Obrona, maksymalne zmęczenie, dajmy mu hit pointsy.
Okej, okay, to wszystko, jeżeli chodzi o... o to. I zobaczmy też, jestem ciekaw tej zbroi. Okej, okay, czyli to jest wersja... Okej, okay, czyli to jest warstwa druga. 150... 160, okej, okay, czyli to nie jest dużo lepsze, ale dajmy to Rocketowi. A tą umocnioną lamelkę dajmy komuś, kto nie ma czegoś takiego. Dajmy to nodze. I tu dajmy, tak, bo to ma więcej chyba niż to. Brygandyna ma 65, a to ma 130, czyli... Okej, okay, dobra. Ok, 2500 koron, doskonale. Czyli teraz tak, będzie. Tak, ruszymy chyba na południe i być może nawet na arenę spróbujemy. Kupmy troszkę towarów, ale zanim to nastąpi, bo główny nasz cel to jest szukanie tego namiotu. Odwiedźmy Holszlak i Wolkenburg i wtedy ruszymy na południe. Ok, towary. Jest namiot, ale to jest namiot złomiarzy, który też by się przydał, byśmy odzyskiwali chyba więcej... Tak, odzyskiwalibyśmy więcej amunicji i narzędzi. Ale... Tak, czyli warto też w to zainwestować. Wiecie co, ja kupię to. Ja to kupię. Ja to kupię i... Tak, zacznijmy w to inwestować. Czyli to jest upgraded. 15% więcej... Okej, okay, szybsze odzyskiwanie sprzętu. Każde 10 stanu to jedno narzędzie. Okej, okay, czyli będziemy mieli więcej narzędzi z rozbiórki złomu. Sorry. Wydaje mi się, że warto. Potencjalni rekruci. O, może złodzieja uda się wyszkolić? Nie, on ma tą fatalną cechę, która demoralizuje towarzyszy, czyli chyba nie. Zobaczmy tego krawca. Dobra obrona. Tylko nie ma... Nie ma perków na tarczę. Na Wiki pisze, że potrzeba dwa razy świeże mięso i psy nie mogą mieć zbroi. Okej. Okay. To spróbujemy, tak. Jeżeli będzie mięso, to kupię i zobaczymy wtedy. Szkoda, że gra nie pokazuje wymagań. O, nie mamy farmera, nie? W tej chwili. Zobaczmy tych farmerów. Niezbyt dobre cechy, bo farmerzy to tak myślę, że... A nie, nie, mamy jednego. Mowry jest farmerem. Mamy farmera. Młynarza nie mamy. Inicjatywa, atak. Buzdygany, tasaki, cepy i broń miotana. Lekka zbroja. Włóczęga. A, okej, okay, mały cel. Dwie gwiazdki. Okej, okay, czy włóczędzy w kuszach byliby dobrzy? Broni miotanej jedynie. Okej, okay, czyli nie bierzemy tutaj nikogo. I chodźmy na koniec do Wolkenburga. Frodo z lasu, dzięki za kolejnego podarowanego suba, który otrzymuje Hany z Polska. Wielkie dzięki. Wilkory. Czy atakujemy wilkory? Możemy z nich... Tak, bo zrealizujemy ambicje, możemy z ich skór coś zrobić ciekawego. Okej. Okay. Okej. Okay. Zapomniałem, że one tak szybkie są. Gdzie bym chciał dać roketa? Okej, okay, roket da... A, okej, okay, tu się zatrzymałeś. Dobra, może być.
Albo użyjmy footwork, żeby tu się przemieścić. Tak, ja chcę, żeby był otoczony praktycznie przez wroga. Okej, dobry atak, bohatero. Wilkory już nie powinny być tak straszne jak kiedyś. Ale zobaczymy. Okej, jeden dobry strzał. Czekaj. Krok naprzód, pchnięcie. Świetnie, jednego mniej. Dobrze było, żeby ktoś zajął tą pozycję. Dobrze. Noga, dawaj tu, zajmij tą pozycję. Okej, ten krwawi. Czekaj. Pełnej już zajmij to, tą pozycję. A, nie masz. Trudny teren, nie masz ruchu, no da. Mover, czekaj tu na razie. I ty też czekaj. O kurde. Uuu, otaczają nas! No tak, taktyka wilczej spory oczywiście. Okej, po obrocie. Dobrze, jednego mniej. Jeszcze raz. Mover, czekaj. To był też ten krok naprzód, pchnięcie. Noga. Dobi. W nocy nasi strzelcy troszkę mniej skuteczni oczywiście. Ale spoko, okej, 7 wilkorów zostało, niektóre uciekają. 6. Okej, teraz kiedy mamy takie dobre pancerze, to już nie jest problem chyba. O, okej, to jest, to może być problem. Uderzenie z nad głowy? Czy po łuku? Po łuku. O! Dwa naraz. Dobra, to możemy chyba zignorować. Dawaj, Rocket, tutaj pomóż. Okej. Kurde, ciekawe, czy białe wilki byśmy pokonali. Na pewno nie. Okej, dobra, nie ścigam już tego ostatniego. Okej, sklep. Nie ma tu żadnych namiotów, niestety. Dobra, czy sprzedam jakieś łupy? Bo tak. Okej, czyli finansowo dobrze cały czas, czy będziemy mieli tu jakieś... A, czy mamy mięso? Jest, ale ja muszę mieć dwie sztuki i to będzie szybko zjedzone. A, dobra, kup. A, okej, ten namiot... Czy trzeba go jakoś zainstalować, czy... On musi być w ekwipunku moim. A, muszę mieć to w ekwipunku, okej. Zobaczmy zbroj mistrza. Okej, nic ciekawego tu nie ma. Zobaczmy rekrutów. Deserter. Z łukiem. Ale nie ma gwiazdki do broni strzeleckiej. Rozrabiaka, o! Ja bym chciał do walki bez broni wyszkolić kogoś znowu, tylko musiałbym mieć odpowiednie gwiazdki, a nie ma. Parobek. Okej, ma maksymalne zmęczenie to i hit pointsy. Być może na boost the gun. Byłby dobry. Średnia zbroja. Może go wyszkolimy na boost the gun. Jakie ma perki tu? Pesymista.
zdeterminowany. Ok, zobaczmy, to jest bardzo mały koszt, możemy go zwolnić, jeżeli nie będzie zbyt dobry. A może na buzdyganiarza dałoby radę go wyszkolić, kurde. Dobra, masz na razie to i to. A także miecz i tarczy. Nie zobaczymy. Zobaczmy też jego perki. Spróbujemy go na buzdygan wyszkolić. Kogoś, kto będzie w stanie ogłuszać jakichś groźnych wrogów. Dobra. Teraz by się przydał jakiś quest, który nas skieruje na południe. A tak, jeszcze jeden przedmiot wytworzyć. Tak, to po drodze mamy tego wypychacza zwierząt. Czy będziemy brać jakieś questy tu? Nie, chyba ruszymy na południe. Czyli dawaj. Okej, zahacz o Whitehall, potem Taubenmus, może jakieś towary jeszcze kupimy. I na południe. O kurde, tu wojna trwa. Jakieś łupienie straszliwe. O, ale więcej drewna. Świetnie. O, i jest mięso. Dobra, kup dużo mięsa. I zobaczmy, czy uda się rozmnożyć psy. A, jest! Można, okej. Czyli to, że nie mają zbroi, to nie, że mają zbroję ubraną, to nie szkodzi jednak. Ale wilków nie mogę, okej. Wilków nie mogę rozmnożyć, ale psy mogę. O, okej, czyli być może wrócimy do używania psów, ale właśnie, żeby to nie było tak kosztowne, to będziemy rozmnażać je. Tylko, żeby to zrobić, to i tak musimy rozbić obóz. Dobra, rozbij obóz. I dajmy wszystkich do craftingu, żeby to jak najszybciej zrobić. Okej, dwóch jest przypisanych. Dobra, zobaczmy. Dwóch jest przypisanych, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Okej, powinniśmy mieć psa. O, jednak ambicja zrealizowana. A, czyli jednak to się liczy. Okej, mamy nowego psa. Dobra. O, możemy chyba coś nowego tu wykupić. Zobaczmy. O, jest nowy wolny slot. Czyli tak, mamy to, posterunek zwiadowców, który zasięg widzenia 25% zwiększa i więcej informacji. Mamy wóz zbieraczy, który daje nam więcej amunicji i narzędzi po bitwie. I totem stróżów, który redukuje karę na trudnym terenie o 15% i mniej negatywnych eventów. Co moglibyśmy dokupić jeszcze? Okej, częściowo wypełnione kontrakty. 10% mniej za rekrutację i 50% mniej za próbowanie. Kusimy, żeby to wziąć. I więcej ludzi do wyboru. Okej, w tej chwili szukamy ludzi. Mamy też manekiny do treningu. Okej, nasi ludzie zyskują 20% więcej doświadczenia na poziomie pierwszym. I 2% mniej na każdym kolejnym poziomie, czyli okej, żółtodzioby szybciej podgonią. Okej. A, to też by było dobre. Ja chcę to i to tak naprawdę. Ale najpierw weźmy to. Bo teraz mamy, tak, 15 ludzi możemy mieć. Czyli najpierw to, bo będziemy szukać nowych ludzi. Dobra, czyli ambicja zrealizowana. Jest uzbrojony kurier. Pytanie, czy na południe. Z powrotem do Holszlak. Okej, nie będę się cofał, czyli nie bierzemy tego. Okej, jest drewno, czyli możemy to wszystko ładnie sprzedać z dużym, ładnym zyskiem. Nie ma namiotu. Nie ma tu profesji, które bym chciał, czyli ruszamy dalej na południe.
Okej, okay, to jest tutaj przypisane, dobra. Jest grube, kolejny cel. Ktoś chce kupić od nas pióra bazyliszka. W sumie czemu nie? Za 750 może być. Nowa ambicja. Możni za trudne. A, pokonanie 12 wrogów? Banalne, bierzemy. Ile teraz potrzebujemy renomy? 2750, żeby było kolejne rozszerzenie składu. Mamy 2314. Piciakus, dzięki za przedłużenie suba, prawie 2 lata. Wielkie dzięki. Okej, okay, tylko pytanie... A, okej, okay, teraz, okej, okay, po raz pierwszy będzie limit, czyli 14 możemy maksymalnie wystawić do bitwy i będziemy mieli w końcu rezerwę, czyli możemy zacząć myśleć o najemnikach, którzy mają role obozowe, czysto obozowe, a nie tylko bitewne. Okej, okay, czyli teraz, okej. Okay. Tak, dopiero to się zaczyna w tej chwili. Uzbrojony kurier dokąd? Jeżeli na południe, to bierzemy to. Nie, Holszlag też, okej, okay, nie. Czy jest namiot? Nie ma. Rekruci. Szczurołapa mamy. Włóczęgi nie mamy. Dobra obrona. Atletyczny. Tępy. Teraz płacę mniej za rekrutację i sprawdzenie. Kolejny włóczęga. Okej, okay, atak, zmęczenie, też tempy. Przewidywalny. Kolejny włóczęga na drugim poziomie. I młynarz. Obrona, atak, krwawi. Tłusty. Chodźmy dalej do Wolfenstein. Legenda głosi, że kiedyś wystawimy tego szlachcica do walki. No, muszę kupić ten namiot, ale to nie jest łatwe, jak sami widzicie. Poczekajmy do poranka, bo być może ten namiot będzie tu. Zbrojmistrz? O, w końcu! Jest! Okej, okay, jedną mityczną rzecz, którą ciężko kupić, znaleźliśmy, czyli... Tak, ulepszony cep bojowy na drzewcach dla Movera. W końcu. Przynajmniej jedno się udało zrobić. Czy jeszcze coś chciałbym tu kupić? Chyba nie. Wojskowy Golden Duck. Nie, nie, nic innego nie będę kupował. Zobaczmy rekrutów też tutaj. Okej, okay, górnika mam, parobka nie mam, ale sprawdzałem. Okej, okay, ich wszystkich sprawdzałem, tu nic nowego nie doszło. Mamy tych sprzedawców żelaza też. O, ten jest warty zainteresowania chyba, patrząc na gwiazdki, nie? Czarujący. Nienawidzi zielonoskórych, czyli nie ma nic negatywnego. Dobry w młotach, mieczach i bronią miotaną. Lubi ciężką zbroję. Okej, okay, ja biorę go. Okej, okay, to wygląda dobrze. Tylko nie będzie chyba na tarczownika. A mo o, będzie, nowy tarczownik. Ma te dwa perki. I ma też Battle Forge. Okej, okay, czyli to może być jak PL Nation. Praktycznie. Okej, okay, okej. Okay. Tego szukałem. To teraz tak, ja chcę mu dać bardzo ciężką zbroję, czyli zdejmijmy tą zbroję z tego parobka. Ja chcę ciężką zbroję dla niego. Tarcza migdałowata i dajmy ci... Okej, okay, nie mam drugiego Arming Swordu, czyli dajmy ci tą włócznię, powiedzmy. To bez znaczenia, on musi przetrwać tylko, jedynie morale u niego jest troszkę słabe, ale powinno być okej. Okay. Czasem. I tobie ubierzmy coś innego, dajmy ci... Ja potem, tak, potem i tak to poza anteną ogarnę.
Dobra, dajmy ci to. Okej, tu też jest to. Dobra, dajmy ci to, dajmy ci. Okej, to. Nie chcę go też za bardzo przyciążać. To jest chyba najlepszy hełm, który mamy w tej chwili. Warstwa druga, dajmy ci brygandynę. Dobra, okej. To wystarczy na razie. Okej, ale 21. A tak, można by grać i grać, ale... tak, robi się późno. Dobra, okej, to tyle moi drodzy. Mam nadzieję, że ciekawie. No, idzie kurde dobrze. Czyli w tej rozgrywce plan jest taki, żeby próbować wyzwań takich, których nigdy nie próbowałem na streamach. A więc jakieś legendarne potwory, ekspedycje w dzicz, bo tu jest masa kontentu, którego ja nigdy ani na streamach, ani poza anteną nie odkryłem. To więc mam nadzieję, że tak, to troszkę dłuższa, chyba najbardziej udana seria z Battle Brothers może być w sumie z tego. Dobra.